Siemano, tu Phoenix, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w Skyrim na modach. W poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się w końcu, co się stało z Thoraldem i w tym odcinku postaramy się go odbić. I czy nam się to uda, zobaczymy. Dobra, trzeba to jakoś mądrze w miarę zrobić. Czyli po pierwsze spróbować wycelować w tego gościa. Trafię? O, łucznik z północnej strażnicy. Oj, będzie ciekawie. Szklane zbroje mają. O kurde. No to będzie ciekawe. O, lecu ze wszystkich stron. F5 w razie czego. Tak, poddaję się, poddaję. Doleci? A, doleciało. Nice. O, co jest? Coś mi... No, żelazne, jeny. Dobra, stalowa. Szklaną zbroję mają, o dziki. Sami strażnicy, a. A łuczników to gdzie oni mają? Łucznik. Stalowe strzały. Boże, oni z żelaznych strzał strzelają? Seriously? No ten bar ataku i jeny tam. Ja jestem ucznikiem, jestem bardziej ofensywny niż ty. No jak nie trafiłem, no. No a już leżeć się chciałaś, co? Dobra, F5, żebym teraz jakoś głupio nie zginął, uwolnij Thoralda. To on tutaj gdzieś jest? O, tutaj, mam wejść. O, tak patrzę, myślałem, że on może go na dworzu trzymali, ale nie, to było za łatwe. Dobra. F5, tu jakieś, myślałem, że jakieś miksturki może, puste butelki tylko. A kurna. Szklany sztylet. Okej. To jest jakiś kuferek. Ciekawy. Wywar rycerza. I złoto. No blisko w miarę już jesteśmy. To jakieś syfy. Jest tam kto?
No. Wilkak się rzucił na niego. No, nie puszczaj mi tych strzał sam. Co za łebki. Złoto, trochę strzał. Tutaj jakiś miecz mają. Jest stalowy zwyk, myślałem, że może jakiś ulepszony czy coś. Nic nadzwyczajnego aż tak. Dobra. W miarę ten znacznik zaczyna się. Leć ten warno. Ło, ale rzeźnia. Nie uciekniesz mi. No co jest? Wow, zrobił się niebezpiecznie trochę. Miksturka zdrowia. Kto tu? Ktoś tu z tyłu jest. Wow. Ty. Mikstura ostatecznego uzdrowienia. Tego niezwykłego. Wow. Stenwar. Tempaku. Dobry Selwar. O, tam jeszcze łucznicy naparzają. No. Także tego. Dobra, wow, zregeneruj się Stenwar. Myślałem, że go w rękę trafię. Czy tam ją. Klucz kapitana. No, i o to chodzi. Tak, ona tu miała jakieś strzały. I chwila, to jeszcze ten drugi. Spadł tu gdzieś, czy gdzie on jest? Nie wiem. Dobra, mniejszowie. To jest on?
Tak, o, jeszcze miał strzały. Tu jest jakiś kuferek. Złoty naszyjnik z rubinem. Tylko 550 złota warty. F5. Czyli już jesteśmy na miejscu. Można tak powiedzieć. Tam jest jeszcze jakieś inne przejście. Gdzie jest ten war? Chyba nowy miecz. Wow. Dawaj go, Stenwar, Stenwar, szybko, szybko, szybko. Atak. No atakuj! No. Klucz jakiś. Ty tam, co robisz? Nie sądziłem, że zobaczę jeszcze przyjazną twarz. Musimy czym prędzej stąd uciekać. Chodźmy. Dobra, F5 i to tutaj gdzieś powinienem musiał biec, co? Mogę pootwierać te klatki jeszcze. Żyję chociaż i ja tam pewnie. Daj mi spokój. Uwolniłem cię, ty jeszcze daj mi spokój, o ty. Masz otwarte drzwi. Muszę się stąd wydostać. Masz otwarte. Na co się gapisz? No ja tam coś. Wy jesteście niemili. Ja tu wam otworzyłem drzwi ładnie. Dobra. I co, będziemy już na dworzu? Na dworzu. W sumie to na dworzu, no. Wow. Drogę. Nie wiem, jak ci dziękować za ratunek, ale dlaczego ktoś zupełnie obcy ryzykował dla mnie życie? Oczywiście. Mogłem się domyślić. To był pomysł Awulsteina, prawda? Gdzie on jest? Mądra decyzja, choć obawiam się, że nie będzie już bezpieczny. Będą mnie szukać i zaczną od Białej Grani. Nie mogę zostać. Nie tutaj, nie w Białej Grani. Dla Wulsteina też raczej nie będzie bezpieczny. Naszą największą szansą jest zaciągnięcie się w szeregi gromowładnych. Mogę cię prosić o przysługę? Powiedz mojej matce, żeby przetrzymała zimowy wicher. Gdyż niesie on plony kolejnego lata. Będzie wiedziała, o co chodzi. Jeszcze raz ci dziękuję. Dzięki tobie odzyskałem dawne życie. No spoko, nie ma za co. Nie pierwszy, nie ostatni raz ryzykuję życie dla nieznajomego. Dobra. Rozumiem, że ona jest na dworzu teraz. Tak. Proszę, powiedz, naprawdę udało ci się go uratować? Muszę go natychmiast zobaczyć. Co? Po tym wszystkim nie mogę go nawet zobaczyć? Skąd? Skąd mam wiedzieć, że mówisz prawdę, a nie to, co chcę usłyszeć? Gdyż niesie on nasiona na kolejne lato. To on. Więc to prawda. Na razie wystarczy mi świadomość, że on żyje. To daje mi ukojenie. Dziękuję ci. Dzięki tobie odzyskałam syna. Kazałam Eorlundowi wykuć to dla Toralda. To miał być prezent z okazji jego powrotu.
Wygląda na to, że nie może teraz go dostać. Może go weźmiesz? Zawsze możemy zrobić nowy, gdy skończy się wojna i Thorald będzie mógł wrócić do domu. Ale co mi dasz? Salowy miecz strachu. Jesus fucking Christ. Trochę słabe te wynagrodzenie, ale może być, ujdzie. Z tego co wiem, to tobie Talmor zawdzięcza spadek reputacji. Ty to wiesz, z kim zatrzeć, nie? A jak? Też chcesz? No. Mam nadzieję, że nie. Jest 12:45, to już poczekamy do tej 8:00. Zaznaczymy do 9:00. A dobra, skrócę czas do 7:00, 8:00. Dobra, jest. Posprzedajmy trochę tego syfu. Mam tu coś dla każdego. W razie jak wszystko różnorodne towary. Dobra. Tak wiem, sprzedaję rzeczy, które mogą się przydać do craftingu, ale jak coś to sobie kupię najwyżej. Jestem bogaty. Tu są jakieś te książki, to ja nic nie sprzedam. Albo nie, pszenicę zostawię. Tutaj te zwoje. Tak z nich nie korzystam. Tutaj amulet Kinaret. To mogę sprzedać. Srebrny pierścień z ametystem. W sumie to też mogę sprzedać. Awans, spoko. Tu złoty naszyjnik. W sumie też go mogę sprzedać. Kurde, mogę założyć, bym więcej hajsu dostał. Dobra, tu jest to. To mi się przyda. Elfia strzała. Kilof. Kostur. Nie czosty, to sobie powieszę jako ozdobę. Orkow moc popielenia. I łabadżaka sobie zostawiam. I dobra, to wszystko. A może jeszcze ten bardzo masz. On chyba miał te smocze, no. Okej. A więc prowadź. Kupiłbym. Rozejrzyj się. Dobra, jeszcze ci to sprzedam. Smocze kości. Smocze łuski. Dobra. Tak więc w tym odcinku to było na tyle. Albo jeszcze rozdam sobie punkt w awansik. Myślę, że nadal jeszcze pójdziemy w zdrowie raz. I tak, alchemię jakoś nie bardzo chcę. Co mam tu? 5, dobra. To mi już starczy. Skradanie. Cichy przewrót. Nie, może jak jest to coś sobie dodam, żeby więcej zadawało na przykład łuki obrażeń. To mam na maksa. Jakoś to spowalnianie czasu mi jest za bardzo potrzebne. Dwa razy więcej strzał. Dobra, to tutaj nic. Kowalstwo tym bardziej nic. Zaklinanie. Dodatkowo magię do doładowania. Może potem się na to zdecyduję. No i tutaj ten setny poziom, kurde. Nie, no nie mam w co tego punktu rozdać, to myślę, że po prostu rozdam w skradanie. Tylko co? Niewykrywalność, czy... Dobra, ten cichy przewrót weźmiemy. O, to nam daje coś takiego, że jak naciśniemy przycisk sprintu, to coś takiego będziemy robić. On przyspiesza ogólnie poruszanie się po cichu, nie? Dobra, tak więc jak już mówiłem, w tym odcinku to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. I zapraszam Was do kolejnych.
Tak więc siemano, no i na razie. Cześć.